kościele, czego chcesz od nas, Panie, za te hojne dary? A mówię to z pełnym przekonaniem, ponieważ jak żeśmy mieli okazję przejechać w korowodzie dożynkowym, to z Panem Przewodniczącym podziwialiśmy te piękne domostwa, piękne gospodarstwa, uporządkowane pola. Zdaję sobie sprawę, że z boskich rąk żyjemy, ale naszymi pracujemy, a raczej pracujemy dzisiaj, to muszę powiedzieć, waszymi, drodzy rolnicy. I w ten szczególny dzień chciałbym wam się pięknie pochylić i serdecznie i gorąco podziękować za trud i pot wylany na tej ciężkiej, przy tej ciężkiej pracy na roli. Wiem, że zbiory już są w spichlerzach i były one niezłe. Dlatego pozwólcie, że pochylimy dzisiaj czoła przed wami i pięknie wam podziękujemy. Myślę, że cóż powiedzieć dalej. Życzyć tylko, aby w przyszłym roku mogliśmy się równie w takim gronie spotkać i przy takich zbiorach i cieszyć się z tego, co udało nam się zebrać z pola. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gazdowie, wręczając mi ten wieniec, wręczali go tak naprawdę wam tu wszystkim. A to oznacza, że chcą się dzielić z nami wszystkimi tym, co sami zebrali, co uzyskali ze swoich pól. I za to serdecznie, serdecznie im dziękujemy, kłaniając się w pas nisko wszystkim, którzy parają się pracą na roli. Dziękuję bardzo. Drodzy rolnicy, szanowni gazdowie dożynkowi, bardzo dziękuję za ten dar, ten symboliczny bochen chleba. To wzruszająca chwila, kiedy tu na obrzeżach powiatu, ale miejscu niezwykle ważnym dla powiatu i mam nadzieję, że wiecie o tym Państwo. Wiecie również za pośrednictwem radnych powiatowych, którzy są dzisiaj z nami obecni, że miejsce to szczególne. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten bochen chleba. Chciałem podziękować rolnikom za całoroczny trud, za pracę. Jak wspominałem, w Zamarskach na dożynkach powiatowych to rola to jest inna inna branża gospodarki. Zwykle gospodarując na ziemi, człowiek ją zubłaża. W przypadku rolnictwa nie tylko Państwo pozyskujecie plony, dzięki którym mamy żywność, czyli rzecz podstawową, by można było funkcjonować, żyć, cieszyć się zdrowiem, ale również wzbogacacie ziemię, upiększając ją, o czym wspominał Pan Wójt, kiedy przejeżdżaliście korowodem przez tak piękne miejsce. Dziękując za waszą pracę, chciałem życzyć najlepszego zdrowia i sił na kolejny rok, na kolejne plony, które będziecie zbierać, wielu dobrych dni i zasłużonego odpoczynku po zbiorach, które miały miejsce w tym roku. Dziękuję bardzo. Odoszynki gminne u nas są w niedzielę. Odoszynki gminne u nas są w niedzielę. Dobrze, gdy dożynki gminne są w Kończycach czy w Gorzycach, zaś najlepiej nam pasuje, gdy są w Warklowicach. Dobrze, gdy dożynki gminne są w Kończycach czy w Gorzycach, zaś najlepiej nam pasuje, gdy są w Warklowicach. Starają się wszyscy o samego